Miłości Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i darowności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi. Równocześnie przyjęcia nowych członków.
bo to jest jakaś realizacja zamysłu sprzed prawie 20 lat. Cieszę się autentycznie, mimo że człowiek po 70 już tak się byle czym łatwo nie cieszy, ale jednak z tej realizacji, z tej odnowy jakby tego, co się kiedyś zaczęło, się cieszę i w tej intencji się za was modlę i w tym duchu będę przyjmował nowych członków i instalował nowych członków do kapituły w czasie tej świętej Eucharystii, którą odprawiam zarówno w intencji kapituły, jak i w intencji Fides et Ratio. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Do Pana proszę. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Panie nasz Boże, niech nas wspomaga wstawiennictwo Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, abyśmy wolni od wszelkich niebezpieczeństw mogli się radować Twoim pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy weszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował. Po 3 dniach poprosił on do siebie najznakomitszych Żydów. A kiedy się zeszli, mówił do nich: nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień z Jerozolimy w ręce Rzymian, którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego, że nie ma we mnie winy zasługującej na śmierć. Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się do Cezara, bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego narodu. Dlatego też zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany. Przez całe 2 lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód. Oto Słowo Boże. Ujrzą ludzie prawi, Twoje
świętym swoim przybytku, na niebiosach trąd Pana, oczy Jego patrzą, spod powiek śledzi synów ludzkich. Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi. Bada Pan sprawiedliwego i występnego, Jego dusza nie cierpi miłujących nieprawość, bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha. Ludzie prawi ujrzą Jego oblicze. Twoje oblicze ujrzą z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus zmartwychwstał i ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, któż jest ten, który cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bracia kapłani, szanowni panie i panowie z Fidesz-Ratio, proszę traktować to słowo, które powiem, nie tyle jako homilię czy kazanie,
ile jako słowo okolicznościowe z tej szczególnej okoliczności, jaką jest instalacja nowych członków kapituły i przyjęcie nowych członków Fidesz-Ratio. Słowo okolicznościowe, myślę jednak, że dla was i dla Kościoła Warszawskiego, dla którego jesteście powołani, istniejecie, słowo ważne, które chciałem przekazać niejako jako takie rozeznanie i rozporządzenie na ten nowy czas, który ma nastąpić po tej dzisiejszej uroczystości. Uroczystość zesłania Ducha Świętego, która będzie jutro, bo jesteśmy w Wigilii, zawsze była świętem bardzo bliskim, uroczystością bardzo bliską klasztorowi kamedulskiemu. Jest także naturalnym świętem i dniem, w którym mogłoby się i powinno się odbywać takie wydarzenie jak instalacja czy przyjęcie nowych członków. Z wiadomych powodów przesuwamy to trochę i czynimy to dzisiaj w Wigilię, ale żyjemy w tym świetle Ducha Świętego, który jutro w dzień Pięćdziesiątnicy, w dzień diecezjalnego polskiego dziękczynienia za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego, będziemy przeżywać jutro w Świątyni Opatrzności i we wszystkich świątyniach, w których będziecie na mszy świętej. Zielone święta, jak wiemy, zawsze były ważne dla kamedułów. Sam osobiście pamiętam sprzed 50 lat, kiedy zaczynałem studia, kiedy w Dzień Zielonych Świąt, w drugie święto, w tak zwane dzisiaj Matki Kościoła, wszyscy krakowianie jechali do Lasku Wolskiego na Srebrną Górę, na tak zwane Bielany Krakowskie, żeby odwiedzić kamedułów, pomodlić się w ich klasztorze, pomodlić się z nimi, zaczerpnąć tego ducha pustelniczego, kontemplacyjnego. Wchodzili wtedy wszyscy. W tamtym czasie to jeszcze było tuż po soborze. W tym dniu także wchodziły kobiety. A więc był to niejako dzień i kamedułów, ale jest to dzisiaj dzień instytucji obu, które są związane razem, jedno i drugie stowarzyszenie i kapituła, z tym klasztorem dawnym kamedułów warszawskich i z tym kościołem pokamedulskim, przy którym i dla którego niejako istniejecie. A więc wypraszajmy światło Ducha Świętego w tej modlitwie Wigilii Świąt Uroczystości Zesłania Ducha Świętego dla wszystkich was, wcześniejszych członków i tych, którzy dzisiaj będą przyjmowani i dzisiaj będą instalowani. Nie sposób dzisiaj, w sobotę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, nie wspomnieć wśród tych wielu rocznic państwowych, ważnych, skądinąd, które 4 czerwca przeżywamy, można by je przytaczać, ale myślę, że nie ma takiej konieczności, ale nie wspomnieć jednej rocznicy, nie okrągłej wprawdzie, takiej uroczystości z Wigilii Zesłania Ducha Świętego z dnia 2 czerwca 1979 roku z Placu Zwycięstwa, kiedy padły te słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II: niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Zarówno w Warszawie, w Częstochowie, w Gnieźnie, wszędzie, gdzie papież, także w Krakowie na końcu, gdzie papież nawiązywał do tych słów wypowiedzianych w Warszawie, bo one były istotne i one były pewnie najważniejsze. We wszystkich tych miejscach żyliśmy treścią tych słów, choć nie zdawaliśmy sobie sprawy, a może nawet mało wierzyliśmy, ci, którzy byli wtedy na placu i byli na tej pielgrzymce, że moc słowa Bożego może być tak wielka.
że w tamtym czasie, kiedy nic nie zapowiadało, że coś może drgnąć, a wręcz przeciwnie, ta pielgrzymka sama do końca, co do terminu, wisiała na włosku w tym czasie komunizmu, że rok po tej pielgrzymce nastąpi pierwsze poruszenie wody, jaką był ruch Solidarności i to upomnienie się ludzi o godność, o swoje, co stało się początkiem tego wszystkiego, co się wydarzyło w Polsce po niemałych trudnościach przejściowych oczywiście i co stało się w Europie Środkowo-Wschodniej 10 lat później, ale już przecież zwiastowało się w roku 80 i 81. Dlaczego to przywołuję i na to kładę główny akcent tego, co chcę powiedzieć? Dlatego, że jesteśmy w podobnej trochę sytuacji. Żeby razem z papieżem, który jak wiemy jest w niebie, powiedział nam to Kościół przez akt kanonizacji, razem z Janem Pawłem II, zawołać te słowa, niech stąpi Duch Twój, o Panie, i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, dzisiaj. Jest co odnawiać. Gdziekolwiek zerkniemy, patrzymy, wszędzie jesteśmy pełni niepokoju, lęku o przyszłość. Ciężkie skutki pandemii, które dźwigamy, i to nie tylko te materialne, choć są dokuczliwe i ludzie się boją. Boją się drożyzny i wszystkiego. Ale przede wszystkim skutki poszarpanych więzów społecznych i tego wszystkiego, co pandemia pozrywała. A równocześnie ta okrutna wojna właśnie w środku, chciałoby się powiedzieć, Europy Wschodniej, Środkowo-Wschodniej, jaka jest wypowiedziana bez wypowiedzenia formalnego Ukrainie przez Rosję. Też powoduje swoje określone skutki, też kopie rozmaite rowy nienawiści, nieufności. Giną ludzie, giną miasta, giną wioski. To wszystko jest źródłem niepokoju, nie tylko o to, żeby się to nie rozlało wszystko, ale żebyśmy sobie z tym poradzili i potrafili te wszystkie rowy, które się wykopały przez ludzi, przez grzech, przez nienawiść, przez żądzę władzy i panowania, żebyśmy potrafili potem po tej wojnie, jeżeli dożyjemy rychło jej skończenia, zasypywać. To będą także więzy nienawiści między narodami, między religiami. Pamiętajmy o tym, jako ludzie wierzący, z jakim przesłaniem uczniowie Chrystusa, czyli chrześcijanie, a są nimi zarówno katolicy, jak i prawosławni, jak i grekokatolicy, z jakim przesłaniem w świetle modlitwy wieczornika, aby byli jedno, aby świat uwierzył, z jakim przesłaniem my pójdziemy do tego świata, który tak trudno przyjmuje Ewangelię. Potargane są więzy im w prawosławiu, między jednym i drugim prawosławiem i między Kościołem grecko-katolickim i prawosławnym. To wszystko jest do odbudowania i dlatego jest potrzebne, to niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Duch Święty stąpi, Duch Święty odnowi, jeżeli oczywiście tak jak 43 lata temu i tak wiele razy w naszym życiu, jeżeli człowiek się pozwoli prowadzić Duchowi Świętemu. Duch Święty nigdy nie będzie działał magicznie i za nas coś robił. Będzie natchnieniem, będzie inspiracją, jeżeli my do tego dołączymy przyjmowanie woli Bożej. Jeżeli się pozwolimy Duchowi Świętemu prowadzić, i tu się mi przypomina to, co przed chwilą przeczytał ksiądz kanclerz w Ewangelii. Tak jak Pan Bóg prowadził po swojemu, Pan Jezus prowadził po swojemu, świętego Jana Apostoła, tak po swojemu, że nawet inni apostołowie pytali, a co z nim będzie? Nie powiedział im Pan Jezus, a co wam do tego, ale w pewnym sensie to im chciał powiedzieć. Pozwólcie mi
o jego życiu decydować i pozwólcie mi go prowadzić po swojemu, jakby troszkę inaczej niż pozostałych 12. Wiemy, że żył dłużej, że był tym apostołem, który napisał nie tylko Ewangelię, a najbardziej teologiczną, napisał 3 listy, napisał Apokalipsę. Do tego go potrzebował Pan Bóg. I on się pozwolił Duchowi Świętemu prowadzić. I dlatego mamy po świętym Janie Apostole przez takie prowadzenie, przez Pana Boga, mamy to, co mamy. Że kiedy otwieramy Apokalipsę świętego Jana Apostoła właśnie, to jakby jesteśmy wprowadzeni w tę rzeczywistość, do której się przygotowujemy przez nasze życie tutaj, na tej ziemi. Tutaj dzisiaj chodzi nam o to, nie chciałbym tego za szeroko rozwijać, żebyście wy pozwolili się prowadzić Duchowi Świętemu, Duchowi Kościoła, w tym, co wam chcę powierzyć. A chcę wam powierzyć sprawy obu katolickich uczelni wyższych, które tu są zlokalizowane, UKSW i Akademia Teologiczna, wobec Kościoła, tego Kościoła, w którym jesteśmy, pięknego. Co wam chcę powierzyć wobec nauki kościelnej i świeckiej w Kościele, ważnej dzisiaj, kiedy się nam wszystko rozmywa, relatywizuje. I kiedy nam chce powierzyć takie, chciałoby się powiedzieć, ziemskie, ale my po to jesteśmy Bogu potrzebni, żeby mógł przez nas działać w tym świecie, co nam chce powierzyć Pan Bóg wobec tych pięknych Bielan, ale także wobec pięknego Campinosu. Tutaj patrzę w sposób szczególny na kapitułę bielańsko-campinoską. Jakaś wielka myśl i zamysł prymasa Józefa Glempa w 2003 i 2005 roku była w tym, żeby powołać te dwie instytucje w Kościele Warszawskim. Zarówno kapitułę bielańsko-campinoską, jak i troszkę później Stowarzyszenie Uniwersyteckie Fides et Ratio. Żeby je powołać jako instytucje komplementarne od początku. Komplementarne nie tylko tak w dzisiejszym duchu synodu, o którym tyle mówimy i próbujemy coś robić, że jedna z nich ma akcent położony głównie na kapłanach, a druga na ludziach świeckich w Kościele, i żeby komplementarność polegała na tym, żeby te dwie grupy ludzi w Kościele warszawskim ukierunkować na siebie i kazać im współpracować dla dobra nauki, dla dobra Kościoła, dla dobra liturgii, dla dobra tego wszystkiego, co dzisiaj światu jest potrzebne. A więc do współpracy. I w tym celu macie, chcecie służyć swoim statutowym celom, w których macie to zapisane i w którym jest to przemyślane przez księdza prymasa. I tu jest jego wielkość, zamiar ubogacenia Kościoła warszawskiego, nie po to, żeby tylko czyjąś próżność zaspokoić, ale po to, żeby postawić takie konkretne znaki i symbole, które polegają na tym, że się dokonuje jakieś działanie w określonych dziedzinach. Pozwólcie, że na koniec wydobędę tylko takie 2 czy 3 elementy, dla których wasze obie instytucje są dla Kościoła warszawskiego niesłychanie ważne. Pierwszą rzecz, na którą zwróciłbym uwagę, która należy do was obu, jednych i drugich, i do księży, i do was świeckich, to jest obecność modlitwy kontemplacyjnej w życiu chrześcijan dzisiaj. To nie bez powodu nawiązujecie do ducha benedyktyńsko Kamedulskiego. Nie przez przypadek założyciel Kamedułów, święty Romuald, zanim został Kamedułą i pustelnikiem, był benedyktynem. A więc powrót do tego ducha modlitwy nie tylko werbalnej, słownej,
ale ducha modlitwy kontemplacyjnej jest zadaniem zarówno kapituły, jak i zadaniem Towarzystwa Fides et Ratio. Druga sprawa wspólna dla was jednych i drugich, choć pewnie większa dla kapituły, to jest troska o liturgię i kult religijny tego wszystkiego, co się dzieje w tym kościele symbolicznie tu na Bielanach, ale mianowicie, co się dzieje także jako troskę o liturgię w kościele warszawskim i udział w tych uroczystościach, w których jako kapituła uczestniczycie także, a bardzo często zazwyczaj poza tym kościołem, ale w tę troskę o kult religijny, o kult, o liturgię, to jest ten drugi cel, na który chciałem zwrócić uwagę. Trzecia sprawa, która dotyczy i jednych, i drugich, ale bardziej Fides et Ratio, to jest to, czym chciał objąć, otoczyć niejako i UKSW, ale równocześnie Akademię Katolicką, mieszczące się obie tu na Bielanach, troską o naukę kościelną, ale także naukę świecką, bo przecież uniwersytet jest także państwowy. A więc stąd Towarzystwo Uniwersyteckie, stąd kapituła właśnie bielańsko-kampinoska dla tych celów ustanowiona. I my sobie nawet chyba dzisiaj nie zdajemy sprawy, jak newralgicznego momentu kilkadziesiąt lat temu dotknął Jan Paweł II Święty, pisząc encyklikę Fides et Ratio, którą poprzedził jeszcze jako biskup i kardynał, potem jako papież, dziesiątkami spotkań z ludźmi nauki, i to zarówno humanistycznej, jak i nauki ścisłej, żeby zobaczyć, jakie są te styki między wiarą a rozumem, między wiarą a nauką, czy na tych stykach nie iskrzy, czy nie wymaga to jakby nowego spojrzenia. To jest to, co później jako jego spadkobierca na małą skalę podejmował i podejmuje do dzisiaj już starszy pan, ksiądz profesor Heller, który uwrażliwia księży, uwrażliwia katechetów, uwrażliwia profesorów, że musi się dokonywać nieustanna refleksja nad relacją rozum-wiara. Nie można w sposób taki prymitywny powiedzieć, nie może być, bo nie może, sprzeczności między wiarą i nauką. Oczywiście nie może, ale trzeba uznać, że przez ludzki rozum, rozum profesora uczelni, odkrywcy, noblisty, nienoblisty, dokonuje się, przecież Pan Bóg to przewidział i Pan Bóg to stworzył, dokonuje się to, co nazywamy continua creatio, czyli świat się dzięki temu rozwija i jest to zamiar Pana Boga, czyli ta pozytywna, mądra reinterpretacja rozumienia Pisma Świętego jest potrzebna. Jak mówi ksiądz profesor Heller, żeby człowiek religijny, wierzący, profesor fizyki, astronomii, ale także dobrze wykształcony w każdej innej dziedzinie, żeby być w zgodzie z wiarą, nie musiał przed wejściem do kościoła zdejmować z siebie tego munduru nauki i wchodzić jako taki prymitywny człowiek. Tylko żeby się to wszystko godziło tak, jak się godzi w encyklice Fides et Ratio i tak się powinno godzić w życiu. I dlatego jest tak ważną rzeczą, żeby w tej działalności, tak jak to dzisiaj uczynicie, żeby podejmować nieprzyczynkowe tematy, które ściągną za wszelką cenę 500-600 ludzi, podejmować fundamentalne tematy z zakresu Fides et Ratio, żeby pokazać, w jaki sposób dzisiaj to, co napisali pod natchnieniem Ducha Świętego autorzy biblijni 2000-2500 lat temu, pisali w określonej kulturze, uwarunkowaniach, żeby dzisiaj poddać mądrej wykładni na nasze czasy, w tym, co jest możliwe do poddania
interpretacji i wykładni, nie ruszając istoty tego, co Bóg nam chciał powiedzieć i co Pan Bóg nam chciał objawić. I to jest bardzo poważne zadanie, dla którego przed 20 prawie laty ksiądz prymas zakładał i Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, i zakładał także kapitułę, żebyście te tematy trudne skądinąd, ale potrzebne, podejmowali w swoim myśleniu i żebyście podejmowali także w odniesieniu do ludzi, dla których chcecie to robić. Ubogacali Kościół w ten sposób. I jeszcze jedna rzecz, taka bardziej ziemska, chciałoby się powiedzieć, ale w naszym świecie też urasta do rzeczy ważnej, którą bym przypisał kapitule i towarzystwu przez to, że jesteście tu na Bielanach i tu blisko Campinosu. I przede wszystkim powołujemy ludzi związanych jakoś z uczelnią, z Bielanami, z Campinosem, zarówno proboszczów, jak i do kapituły i księży, jak i pewnie członków Fides et Ratio. To jest to, co bym nazwał dzisiaj w jakiś sposób, nazwijmy to, integralną ekologią. Żyjąc żyjąc w tak pięknym miejscu, jakim są Bielany, ten Park Bieleński, Campinos, którym się prymas potrafił zachwycać, lubił te tereny. Żyjąc w takim terenie i dla tego terenu, trzeba uczyć się i uczyć innych mądrego chrześcijańskiego, religijnego związku z dziełem stworzenia, z przyrodą, piękną przyrodą. W duchu takiej integralnej ekologii, a nie tej zwariowanej, takiej o jakiej, integralnej, o jakiej pisał, służącej przede wszystkim człowiekowi. A świat musi być szanowany przez to, że służy człowiekowi i ma służyć człowiekowi, o jakiej pisał papież w Laudato Si. To też jest bardzo ważne zadanie i tu wam powierzam zarówno Bielany z ich pięknem, jak i mianowicie całą Puszczę Campinoską i te wszystkie uroczystości związane z pięknem przyrody, sanktuariami tam tworzonymi czy otwieranymi, ale także z patriotycznym wymiarem tego rejonu związanym i z ostatnią wojną, i z powstaniem, i z tym wszystkim, co kapituła do tej pory robiła, żeby robiła jeszcze bardziej, jeszcze uzasadniając bardziej, po co to wszystko robi. I tak mianowicie dochodzimy do tego momentu, za który dzisiaj uważam to wejście do kapituły i wejście nowych członków, tę intronizację. Patrzę na nią jako na swoistą, tak jak to bywało w niektórych zakonach, taką swoistą refundację po 20 latach. Refundację w tym znaczeniu, że wracamy do pierwotnego charyzmatu, do tego, co nam kiedyś założyciel powierzył i może przez te 20 lat troszkę to spowszechniało, żebyśmy dotknęli tego, co jest newralgiczne, co jest ważne. Powiem tak, teraz mówię bardziej do księży. Proszę, żeby się nie obraziła czasem Fides et Ratio. Myślę, że istnieje taka nominacja w Kościele do kapituły też, którą się robi za zasługi. I tak jest, i tak powinno być, jest dobrze, że wchodzą do kapituły ludzie, którzy coś w życiu już zrobili, czymś się wykazali, coś do Kościoła zrobili. Ale bywają też nominacje i chciałbym, żeby była jedna i druga dla zdobycia zasług. Żeby ten ktoś, kto zasługi jego uznano, żeby chciał je nimi się podzielić w nowym gronie dla dobra Kościoła. I dlatego wam życzę, i to jest moje podstawowe życzenie, żebyście byli i kapitułą, i towarzystwem uniwersyteckim dobieranym za zasługi, ale także dla zdobywania kolejnych zasług. I w tym znaczeniu ruszajcie ubrani w nowe szaty, przyjęci do stowarzyszenia i do kapituły. Ruszajcie do tych zadań, które wam chcę powierzać Święty Kościół Warszawski. Amen.
Za chwilę prakanonik opat poprosi księdza kardynała o uroczyste przyjęcie nowych kanoników do kapituły. Eminencja, nasz biskupie, bardzo proszę o włączenie do kapituły kampinosko-bielańskiej następujących księży nominowanych przez księdza kardynała. Kanonika brata funkcji prałackiej, proklamatora kapituły księdza Matteo Campagnaro. Kanoników gremialnych księdza Zdzisława Karasia. Kanoników protektorów księdza Andrzeja Percyńskiego, księdza Władysława Grendowskiego, księdza Jana Mężyńskiego, księdza Andrzeja Banaszka, księdza Marka Mentaka, księdza Bolesława Bolka, księdza Zenona Trzaskowskiego, księdza Wiktora Ojrzyńskiego, księdza Władysława Dudę, księdza Jarosława Kucharczyka, księdza Janusza Starostę i księdza Jacka Wardęskiego. Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa przyjmujemy tych naszych braci do kapituły kampinosko-bielańskiej. Bogu niech będą dzięki. Ja wierzę mocno i wyznaję wszystkie poszczególne prawdy zawarte w symbolu wiary, a mianowicie wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przyjmuję również i z mocnym przekonaniem zachowuję wszystkie i poszczególne prawdy dotyczące nauki wiary i obyczajów, a przez Kościół bądź uroczyste ogłoszone, bądź zwyczajnym nauczaniem stwierdzony i wyjaśniony, jak ja są przez Kościół przedstawiane, w szczególności zaś te
które dotyczą tajemnic świętego Kościoła Chrystusowego i Jego sakramentów. Ofiary mszy świętej oraz prymatów. Przyrzekam zachować wszystkie postanowienia statutów kapituły Kampinosko-Bielańskiej i wiernie wypełnić powierzone mi zadania kanonika tej kapituły. Przyrzekam zachować wszystkie postanowienia aby zgromadzeniu głosić chwałę Boga. Przyjmuję to miejsce w stali, aby w zgromadzeniu głosić chwałę Boga. Przyjmuję to miejsce w stali, aby w zgromadzeniu głosić chwałę Boga. Przyjmuję to miejsce w stali, aby w zgromadzeniu głosić chwałę Boga. Przyjmuję to miejsce w stali, aby w zgromadzeniu głosić chwałę Boga. Przyjmuję to miejsce w stalni, aby w zgromadzeniu głosić chwałę Boga. Przyjmuję to miejsce w stalni, aby w zgromadzeniu głosić chwałę Boga. Miejsce w stalni, w zgromadzeniu głosić chwałę Boga. Możesz się zrujnować jeszcze. A to nie o to chodzi. Przyjmuję to miejsce w stali, aby w zgromadzeniu głosić chwałę Boga. Przyjmuję to miejsce w stalni, aby w zgromadzeniu głosić chwałę Boga. Przyjmuję to miejsce w stalni, aby w zgromadzeniu głosić chwałę Boga. Przyjmuję to miejsce w stalni, aby w zgromadzeniu głosić chwałę Boga. Przyjmuję to miejsce w stalni, aby w zgromadzeniu głosić chwałę Boga. Przyjmuję to miejsce w stalni, aby w zgromadzeniu głosić chwałę Boga. Przyjmuję to miejsce w stalni, aby w zgromadzeniu głosić chwałę Boga. Następuje teraz przyjęcie nowych członków do stowarzyszenia Fides et Ratio. W imieniu Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio, czcigodny Ojcze, bardzo proszę o przyjęcie do naszego towarzystwa następujących osób. Pani profesor Aleksandra Korupska, pani profesor Dominika Żukowska-Gardzińska i pani doktor Bożena Mioduszewska. Bardzo pani proszę. Dokonam teraz uroczystego przyjęcia nowych członków do Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio i poświęcenia szat. Noście je z godnością, nie one mają was zdobić, ale wy je ozdabiajcie swoimi dobrymi uczynkami, rzetelnym wypełnianiem obowiązków, jakie przed wami stawia członkostwo Towarzystwa. Pan z wami. Módlmy się.
Panie Boże, od którego pochodzi wszelkie dobro, pobłogosław te szaty. Niech wszyscy, którzy będą je nosić, staną się dla świata widocznym znakiem budowania cywilizacji miłości, promieniowania idei zawartych w encyklice Fides et Ratio, łączenia środowisk akademickich, naukowych, twórczych, społecznych oraz krzewienia wartości chrześcijańskich. Niech podejmowane przez nas, Was zadania dążą i służą jedności nauki i kontemplacji. Niech w tym dziele wspiera Was Najświętsza Maryja Panna, Matka Zbawiciela i Matka Kościoła przez Chrystusa Pana naszego. W imieniu Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio, czcigodny Ojcze, bardzo proszę o przyjęcie do Towarzystwa, do osób stowarzyszonych, pani magister Joanna Zaremba-Kot. Tuż pani usiądźcie. Dokonam teraz uroczystego aktu przyjęcia nowych członków stowarzyszonych Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio. Pan z wami. Módlmy się, Panie Boże, od którego pochodzi wszelkie dobro. Prosimy Cię, aby te osoby, które zostaną przyjęte do Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio w poczet członków stowarzyszonych, były dla świata widomym znakiem budowania cywilizacji miłości oraz krzewienia wartości chrześcijańskich. Niechaj w tym dziele wspiera Was Najświętsza Maria Panna, Matka Zbawiciela i Matka Kościoła przez Chrystusa Pana naszego. Do miłosiernego Boga za wstawiennictwem pięciu braci męczenników zanieśmy nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby z odwagą i miłością zawsze służył prawdzie i sprawiedliwości, a głosząc i wypełniając Słowo Boże, był dla świata znakiem Ewangelii Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji Ojca Świętego, wszystkich biskupów i kapłanów, a szczególnie za obecnego wśród nas księdza kardynała Kazimierza Nycza w rocznicę jego konsekracji biskupiej. Za członków kapituły kampinosko-bielańskiej, aby towarzyszyła im łaska Ducha Świętego, a Pan błogosławił im i obdarzał potrzebnymi darami. Ciebie prosimy. Módlmy się za członków wspólnot, stowarzyszeń i ruchów katolickich, a szczególnie za członków Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio, aby poprzez dar bezinteresownej miłości i ofiarnej służby drugiemu człowiekowi stawali się budowniczymi cywilizacji miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój na świecie, na Ukrainie, za ludzi pogrążonych w konfliktach i sporach, aby Bóg uleczył ich serca i obdarzył łaską pokoju i pojednania. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny,
zagrożone dziś w swych prawach i egzystencji, aby stojąc na straży godności życia każdego człowieka, w Eucharystii czerpały miłość i nadzieję oraz siłę w trudach życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zmarłych, bliskich z naszych rodzin, a szczególnie za świętej pamięci kardynała Józefa Glemba, założyciela kapituły Campinosko-Bielańskiej i Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio, aby Bóg wprowadził ich do swego królestwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy pokornie oddając cześć Najświętszej Marii Niepokalanej, Matce Miłosierdzia, przez jej wstawiennictwo uzyskali Boże Miłosierdzie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj, Panie, nasze prośby i błagania i spełnij je zgodnie z Twoją wolą przez Chrystusa, Pana naszego. Się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjął ofiarę z Twojej na cześć chwały swojego imienia, a także na użytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, niech nas wspomaga w swojej dobroci jednorodzony Syn Twój, który rodząc się z dziewicy nie naruszył panieństwa Matki, ale je uświęcił. Niech On oczyści nas z grzechów i uczyni naszą ofiarę miłą Tobie, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. W Duchu górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi
i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi śpiewając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleby i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Kościele Twoim na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętymi męczennikami i świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący,
w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Śpiewajmy, alleluja, i dobroć Jego wysławiajmy, alleluja. Radośnie Panu hymn śpiewajmy.
prorociego wysławiajmy. Alleluja. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy. Alleluja. Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki. Alleluja. Wychwalajcie Pana, aniołowie Pańscy. Alleluja. Wychwalajcie Pana, zastępy niebieskie. Alleluja. Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja. I dobroć Jego wysławiajmy. Alleluja. Wychwalajcie Pana, słońce i księżycu. Alleluja. Wychwalajcie Pana, wszystkie gwiazdy nieba. Alleluja. Wychwalajcie Pana, cztery pory roku. Alleluja. Wychwalajcie Pana, pogody i słoty. Alleluja. Śpiewajmy, alleluja, i dobroć Jego wysławiajmy, alleluja. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, oddając cześć rodzicielce Twojego Syna, przyjęliśmy sakrament odkupienia. Spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Słyszę, kardynale, ja tylko chciałem na końcu, jako przedstawiciel najmłodszych kanoników, podziękować za tą instalację i też za to słowo, które przyjmujemy jako program na dalsze lata naszej działalności. Bóg zapłać. Eminencjo, dziękujemy za otwartość, za życzliwość dla nas. Chcemy zaświadczyć, że czujemy się odpowiedzialni wspólnie z księdzem kardynałem jeszcze bardziej i chcemy zaświadczyć, że wszystkimi naszymi indywidualnymi charyzmatami, naszymi talentami chcemy służyć społeczeństwu warszawskiemu, chcemy razem wspólnie z księdzem kardynałem być wśród tych, którzy afirmują godność życia, a przede wszystkim, jeżeli chodzi o Towarzystwo Fides et Ratio, świadczyć to niezwykłe połączenie wiary i nadziei, które powinno wypełniać każdy nasz dzień. Wielkie Bóg zapłać, a w dniu księdza kardynała rocznicy sakry biskupiej wszelkiego błogosławieństwa, wszystkiego co najlepsze i wielkiej siły na dalsze posługiwanie nam. Bóg zapłać. Wszystkich tutaj gości kapituły i Fides et Ratio zapraszamy na herbatę do podziemia naszego kościoła, podziemia kametulskiego. Goście niech się też czują zaproszeni. Nigdy nie przypuszczałem, że Mateon będzie dziękował w takim charakterze i w takim towarzystwie jeszcze. Pan z wami. Imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Z pomożeniem.
nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Wesel się, królowo miła, bo ten, któregoś zrodziła, z martwych wstał Pan nad Panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja.